Więc witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pomówimy sobie o SDR, czyli Software Defined Radio, czyli radio, które jest obsługiwane za pomocą komputera. Takie oprogramowanie do radia. Może najpierw omówilibyśmy sobie. W jaki sposób w ogóle zachodzi transmisja radiowa i z czego składają się odbiorniki, jak i też nadajniki radiowe. Więc tutaj mamy taki uproszczony schemat: mamy nadajnik, mamy również odbiornik i nasze medium, czyli fale elektromagnetyczne. Nadajnik składa się, jak widzimy, z wejścia i z zasilania elementu wykonawczego w tym przypadku jest narysowany tranzystor, ale tym elementem wykonawczym może być wzmacniacz, może również być innego rodzaju tranzystor. Potem mamy układ rezonansowy, do którego jest podłączona antena. I potem tak samo mamy w odbiorniku, w odbiorniku też mamy tak samo ustawiony, tak samo wyczulony, albo tak jak można to ująć, tak samo wysterowany układ rezonansowy, do którego jest podłączona antena, tylko że tym razem nie zasilamy tego jakimś sygnałem, tylko tym razem odbieramy z tego sygnał. Czyli mamy też jakiś element wykonawczy. W tym przypadku to nie będzie tyle element wykonawczy, co wzmacniacz, który będzie nam wzmacniał ten sygnał. No i znowu też mamy jakieś źródło zasilania dla tego elementu wykonawczego, i potem mamy wyjście z naszego wzmacniacza. Więc, żeby przeprowadzić testy takiego radia, żeby pokazać w ogóle, jak ono działa, do czego można je zastosować i jak wygląda obsługa czegoś takiego, no to mamy taki oto i układ. Więc tutaj mamy nasz schemat. Na schemacie, jak widać, mamy zasilacz. Z portu USB wychodzimy naszym kabelkiem czerwono-zielonym na zasilanie obydwu modułów, tak jak to widać. No i potem mamy też oddzielne zasilanie 12V do generatora. Z generatora wychodzimy sygnałem na wejście oscyloskopu, kanał pierwszy, jak i też na wejście nadajnika. I potem z wyjścia odbiernika idziemy na drugi kanał oscyloskopu, żeby sprawdzić, czy cała tutaj nam transmisja zachodzi. No, i potem z boku mamy tutaj laptopa z antenką do modułu radiowego, którym badamy tutaj te nasze wszystkie przebiegi radiowe. Więc tutaj mamy zasilanie kabelkiem USB, poprowadzone tutaj do linii zasilania, jak widać w naszej płytce prototypowej. Tutaj mamy dwie zwory do zasilania nadajnika, który jest tutaj. Tutaj mamy wejście generatora z, generatora z tej złączki oraz uziemienie generatora. Tutaj dwie kolejne zwory. Antenę odbiornika, jak i też tutaj sam odbiornik. A tutaj mamy sondę oscyloskopu, która idzie do oscyloskopu. Jak widać, antenki są ze zwykłego przewodu. Więc tutaj, jak widać na oscyloskopie, mamy dwa sygnały. Jak widać, kiedy kręcę generatorem, to zmienia nam się ta częstotliwość. U góry mamy sygnał wejściowy do nadajnika, i na dole mamy sygnał wyjściowy z odbiornika. Więc jak widać, transmisja nam zachodzi, widać tutaj częstotliwość i wszystko idealnie działa. Więc tutaj mamy z laptop ze schematu, do którego podłączony jest moduł, jak widać, radia softwareowego, właśnie o taki z antenką. Tutaj mamy antenę, która jest podłączona właśnie do naszego modułu SDR, który jest podłączony do mojego laptopa. Jak widać, nie jest to długa antena, ale wystarczy na nasze testy. Jest to taka modułowa antena, jak widać, można ją rozkręcić. Będzie dostateczna do naszych testów, chociaż nie, nie ma ona bardzo wielkiego pasma. Więc przejdźmy może teraz do kwestii oprogramowania, które zostało zastosowane. Tutaj mamy panel, jak widać, z całym naszym spektrum radiowym. Tutaj częstotliwość, tutaj mamy różne opcje, które możemy wybrać. Offset. Który ma nasz odbiornik? Tutaj mamy ustawienia filtrów, jak i modulacji. W tym przypadku będziemy wykorzystywać AM, bo ona pozwala na najlepsze usłyszenie tego nadajnika. Tutaj mamy nasze audio, które zostało już zdemodulowane. I możemy również streamować po UDP, jak i też nagrywać nasze nagrania z naszego tutaj radia. Tutaj mamy mute, czyli możemy mutować dźwięki, odmiutowywać, I tutaj mamy spektrum, taki ekran spektrum, który się przewija. I teraz włączyłem nadajnik, jak widać nagle pojawiło nam się tutaj kilka częstotliwości różnych, jak widać pików. No i jak słyszymy, jest tutaj pewne brzęczenie, które można wyraźnie usłyszeć i zobaczyć na naszym spektrum audio. I teraz kręcę właśnie generatorem. I możemy usłyszeć, że częstotliwość ton się zwiększa na wyższy i potem opada na niższy. Właśnie o tak. Dokładnie słychać? Nie jest to najbardziej miły dźwięk, ale możemy zaobserwować bardzo dużo treść harmonicznych, bo transmitujemy tutaj sygnał prostokąt, więc on ma bardzo dużo harmonicznych. I jak widać, kiedy mamy wysoką częstotliwość, to tych harmonicznych jest tak dużo, że całe spektrum robi nam się w takie małe, cieniutkie włoski, Czyli właśnie w te harmoniczne, o właśnie teraz można to zaobserwować, jest bardzo dużo tych harmonicznych, o tutaj. No i jak widać, wszystko nam działa tak, jak powinno.